Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim już z Papers, Please. Przy okazji, taka jeszcze jedna rzecz, zanim sobie rozpoczniemy. Słuchajcie, chciałam powiedzieć tylko, że, bo ja wiem, że ten odcinek akurat wyjdzie 27 lutego, co ciekawe, mamy 27 listopada jeszcze na zegarku, i to jest pierwsza rocznica, od kiedy został rzucony pierwszy film, więc ja się cieszę bardzo z tej drogi, jakby z tych wszystkich filmów, które się pojawiły w międzyczasie, z tej drogi, jaką też przeszłam, i ze wszystkich widzów, którzy się zebrali, żeby tutaj oglądać, więc dzięki wielkie, i dalej już przechodzimy do gry, żeby po prostu was nie zanudzać. Dobra, Arstoczka, Ministerstwo Przepływu, tak, inspektorze, jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek, na to czekałam. Aby uaktywnić opcję zatrzymania, przesłuchajcie petenta pod kątem niezgodności w dokumentach. Nie żyje Arstoczka. Na to czekałam, dlatego właśnie tylko klikałam, żeby sobie poszli, mówiąc wprost. Tak więc tak, mapę regionu sobie przygotuję i jedziemy z tym dniem pracy. Swoją drogą była mowa o jakimś zabójcy. Imigrację, dobra. Pucekowicz, Antonio Pucekowicz, Antegria Glorian, to się zgadza, w nie wygasło jeszcze. Za to kody się nie zgadzają. Tak, bo najczęściej ogólnie, powiedziałam w poprzednim odcinku, że pierwszy petent to jest najczęściej, tak, do aresztu z tobą. Po prostu odmówcie mi wizy i pójdę sobie. Za to chyba też jest, wydaje mi się, upomnienie, jeśli człowiek nadaje się do aresztu, a my go damy mu uciec. Tutaj widzę, że pani nie ma dokumentu, to po prostu niech pani sobie idzie. Aj, jak mówię, potem to będzie trochę ważniejsze, żeby ich przesłuchiwać o te wszystkie rzeczy, ale póki co... O, Lestrade Vince, mówisz? Tak, pozwól proszę, że... Ta, Vince Lestrade. Tak, każdy tak mówi. Mhm. Sorry, ziomek. Jesteś w gazecie wymieniony, to wiesz, gazeta ma zawsze rację. W gazecie muszę się podporządkować, jak smutne by to nie było. Dobra, pan ze Zjednoczonej Federacji, Shingleton. I to jest nawet dobrze. Zostanę przez kilka tygodni. Pieczęć jest okej. Okay. Javik Fossing. Bo nie dokończyłam. Na ogół pierwszy petent, ja powiedziałam, przejeżdżam to tranzyt przez kilka tygodni. Kurczę, zgadza się. Dobra, może przejść, ziomek. Na ogół, natomiast to nie jest do końca prawda, ponieważ tak naprawdę pierwszy petent na ogół wymaga od nas zapoznania się z nową mechaniką. Albo przedstawia w praktyce, że tak to ujmę. Nienawidzę tego kraju. Przejazd. Dwa dni, o Jezu. Great Rapid się zgadza, dobra. Nie lubi naszego kraju, jak tak może. Anandis, Kulkarn, Anandis. Pieczęć się, wydaje mi się, że zgadza. Wszystko ważne. Sio. Ych. Też cię lubię, człowieku. Cię wpuściłam wspaniałomyślnie do naszego kraju, a ty jeszcze na mnie uch mówisz. Dobra, Great Rapid się zgadza, nieważny paszport. Żegnam. Aj, jak mi się podoba to. Dobra. Obristan Lorndas. Tego nie jestem pewna akurat. Obristan Lorndas, dobra. Akurat Obristanu nie do końca, nigdy nie pamiętam do końca. Dobra, odwiedziny 8 tygodni się zgadza. Kody są ok. Sasha, Jargoniv, Sasha. Pieczęcie są z tego co widzę ok. Kobietą jesteś nawet. W sensie ja na ogół nawet nie mówię o tym, co sprawdzam, szczerze mówiąc, bo ja bardziej tak wzrokiem przemykam szybciej niż gadam, więc... O, Antegri to nigdy nie pamiętam. Pamiętam tego gościa, bo czasami się występują jakieś rzeczy. Wostok Piotr Wostok, jest okej. Takie jakby wydarzenia oskryptowane, imigracja, to jest ważne wszystko. Jakby, no, można też zapamiętać, bo się generalnie wszystko zgadza.
Dziękuję wam. Proszę bądź łaskawi dla mojej żony, jest już tuż za mną. Tak, pamiętam to. Tak, natomiast właśnie, jeśli chodzi o żonę, ona nie ma dokumentu, jak widzicie, i ona akurat nawet zapytana o dokument go nam nie da, dlatego też odmowa, przykro mi bardzo, sio. No. Aj, jestem zgodna z zasadami nieczuła bestia generalnie. Dobra, mamy arstoczkę Genistora. To akurat pamiętam, że Genistora Great Rapid. O, proszę. Materiał do aresztowania. Nie to. To i to. No właśnie. Nic o tym nie wiadomo. No, mi też o tym nic nie wiadomo, że wiesz, że należy cię generalnie zaaresztować, ale co tam. Dobra, w takim razie. Proszę kolejnego petenta. Dokumenty, arstoczka Orwych Wonor. To się zgadza, się zgadza. Dystrykt Burnston. Burnton, przepraszam, się zgadza. Spakow Nikita, Nikita Spakow. Mi urodzenia. Data urodzenia się zgadza. Mężczyzną nawet jesteś. Tutaj wzrost się zgadza. Waga też się zgadza, bo na to też trzeba zwracać uwagę. I paszport masz, człowieku, ważny. Akurat z tymi dowodami osobistymi to też jakby są inne informacje i człowiek jakby na autopilocie już działa, a tu się okazuje właśnie, że są inne zasady. Obrystan Lorndas, to jest dobrze. Praca. 6 miesięcy, jest ok, pieczęć się zgadza. Alice, Gratsuna, Gratsuna, Alice. Kody są złe. Ogólnie to też mogłabym nie aresztować ludzi w teorii, bo to się chyba, tak mi się wydaje, że upomnienie za wypędzenie kogoś, kogo możemy aresztować, to się chyba pojawia dopiero w momencie, w którym mamy już dostępną funkcję aresztowania, w sensie ten przycisk jest dostępny. Zjednoczona Federacja. Wydaje mi się, że Korystan City to jest w Obristanie. Nie, nie w Obristanie, tylko chyba w Kolechii, a nie w Zjednoczonej Federacji w każdym razie. A nie, przepraszam, w Korystan City. Kurka wodna, ja już myślałam, że cię tu złapię. Ale i tak cię wypędzę, bo nie masz ważnej zgody na wjazd. Sorry. Czy jak to się tam nazywa? Zezwolenie na wjazd? Nie, to chyba jest zgoda na wjazd akurat. Dokumenty, tak, tak. Co to jest za zdjęcie, przepraszam bardzo? Proszę pani. W razie czego odwiedziny i miesiąc. Dobra. Odciski palców w takim razie pokażemy wam, jak tutaj to się... No jak mi cię szkoda. Tak, mamy ogólnie przycisk odciski palców, które pozwalają nam sprawdzić, czy to jest ta sama osoba. To nie jest akurat ta sama osoba, więc ją zaaresztujemy. Ale tutaj jest jeszcze pseudonim. Jak się imiona nie zgadzają, to ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ jeśli ktoś legalnie przychodzi, a nie się podszywa, to właśnie tam jest po prostu wpisane jako oficjalny pseudonim. Nie wszedł mi do budki, goddammit. O, dostępne nowe ulepszenie. Spacja włącza tryb dochodzenia. Idealnie. Te ulepszenia też są może nie tyle jakoś niesamowicie ważne, ale na pewno są wygodne. Akurat to bym chciała. Więc Lestrat wpadł w Grestin. Biegacz już nie ucieknie. Coraz trudniej o pracę, imigranci zabierają miejscowym zatrudnienie. Wiecie, będzie można szybciej po prostu robić i to generalnie jest ważne. Że będzie można szybciej robić. Inspektorze, Ministerstwo Pracy wdrożyło specjalny program nadzoru nad zatrudnieniem cudzoziemców. Podróżni chcący podjąć pracę muszą posiadać ważne zezwolenie na pracę. Niech żyje arstoczka. Dodatkowy dokument, który akurat ma chyba z tego co pamiętam aż 4 pieczęcie, więc będzie kiepsko. Akurat z tym to się zawsze najbardziej myliłam. Młotek, kurczę, nieważne co, w lewą stronę ma się kierować, tak? No dobra, w takim razie pierwszy będzie miał akurat człowiek właśnie zezwolenie na pracę, na pewno, bo właśnie nowa mechanika. Pieczęć, okej, masz pracę. Zostanę tu kilka miesięcy, no spoko. Ważne, to też jest ważne, Republika True Glorian jest okej, mężczyzną jesteś nawet, wow. Termin też jest ważny, branża to nas nie interesuje. Ansyknowczek, Anselnowczek, Anselnowczek, dobra, tutaj też pieczęć się zgadza. Wygląda na to, że się wszystko zgadza. Niestety. W sensie, ogólnie rzecz ujmując, jak możemy kogoś wypędzić albo aresztować, to jest zabawniejsze, ale jednocześnie jest szybsze. Bo to jest takie ucinanie też catering.
Dobra, ma, jest to MP, ciężko było zobaczyć. Praca 6 miesięcy, okej, okay. O proszę. O, dzień dobry, znowu to? Okej, okay. Tutaj zdjęcie się zgadza, kody na moje oko też się zgadzają, pieczęci są okej. Okay. W ogóle tutaj jest to MP całe, ciężko czasami jest zauważyć. Na destcha save na dest, dobra, wszystko jest okej, okay, wszystko się zgadza. Ważne, ważne i ważne. Okej, okay, w takim razie to nie zgodę na wjazd, tylko paszport trzeba podbić. Nie spojrzałam skąd, gdzie jest wydany ten. O proszę. Niejaki Dari Ludum obiecał mi i siostrze dobrą pracę w Arstoczce. Nie ufam mu, boję się, że weźmie mój paszport i zmusi mnie do pracy w burdelu. Będzie dziś stał w kolejce, proszę zróbcie coś. Ważna rzecz. Odwiedziny. Odwiedziny 3 miesiące, no dobra. Anna Czulkowa, Czulkowa Anna, Republia Boston. Ponownie nie jestem pewna. Wydaje mi się, że jest to okej, okay. Tak, Boston. Ale wolę sprawdzić. I tak, masz nieważny paszport, moja droga. Więc sio, dokładnie. Dari Ludum, tak? Trzeba obserwować właśnie, czy znajdziemy Dariego Luduma. O, proszę. Panie, daj pan odciski palców. Dobra. I przy okazji wam właśnie pokażemy. Jakby chrzanić to, że on ma jakiś ten, że on właśnie ma... Ale tutaj mamy brak znanych pseudonimów i to jest informacja, która się dla nas liczy. A, do aresztu, typku. Co to ma być za podszywanie się pod kogoś? Wodnie. Dobra, następny. O, cześć! Kostawa Jori. Jordzi? Może być. Tak, natomiast on nie ma w dalszym ciągu dokumentów, więc sio. Po zezwolenia i wrócę. Tak, to jest człowiek ciekawy. On będzie się nieraz wracał i na ogół nie będzie miał dobrych dokumentów, ale... A tutaj pani paszportu nie ma, to jest akurat ważne, żebyśmy zapytali, czy ma paszport. Petenci muszą mieć paszport. Już dajesz, dobrze. To poproszę. Imigracja na zawsze, czy tak powiedziała? Przyjeżdżam, by dołączyć do męża. Dobra, Republia Resrenadi, nie jestem pewna. Mapa regionów, Republia Resrenadi się zgadza, okej. Okay. Ważne, to też jest ważne, o dziwo. Kody są, z tego co widzę, okej, okay, kobieto, jesteś Struzan, Olga, Olga Struzan, pieczęć się zgadza na moje oko. Wchodź. Akurat o paszport zawsze się trzeba pytać, bo ogólnie jeśli ktoś nie ma paszportu, to zostaje wydrukowany specjalny kwit, który... O, bardzo proszę. Pan Dari Ludum. Chcesz swoje papiery z powrotem, nie dostaniesz, sorry. Dobra, poprosimy następnego w takim razie. Dobra, dokumenty proszę. Imigracja, okej. Okay. Kody, okej. Okay. To jest ważne, to jest nieważne. Tak więc tyle z imigracji, sorry. Bywaj, tak? Nie moja wina, że nie pilnujecie, żebyście mieli ważne dokumenty. Dobra, to się zgadza. Kolegia Vedor nie kojarzę za Chiny, bo nie. Kolegia Vedor jest okej, okay, dobra. Kobita, wyglądasz tak samo nawet. Szrake, Artika, Artika, Szrake, pieczęć się zgadza. Kody na moje oko są okej. Okay. No to możesz wejść, no niech ci już będzie. Dobra, w takim razie dalej. Dokumenty, Arstoczka. Ohoho, czekajcie. Dobra, tego też nie jestem pewna, ale... A nie, Paradizna, kurka wodna. Paradizna, Autan. Dlaczego? Ja już myślałam, że... O! Kolejny atak terrorystyczny, ciekawe. Za kolechię, mówisz. Tak. No i dzień pracy został skrócony. Mamy pensję za 9 ludzi. Nie jest źle.
ogólnie z pieniędzmi. Tak więc idź spać i jedziemy dalej. Zlikwidowano gang handlarzy żywym towarem. Kolejny atak na granicy w Grestin. Tak, tutaj w ogóle mamy zdjęcie tego Dariego Luduma, czyli to bardzo dobrze, że go zatrzymaliśmy. I tak, 29 listopada. Inspektorze, na waszym stanowisku zainstalowano skaner rewizji, by umożliwić dokładniejsze przeszukanie. Kolechiańscy ekstremiści są podejrzani o spowodowanie wczorajszego zamachu. Przeszukujcie wszystkich kolechian przed przyznaniem im wizy. Tak, i akurat do tego jest chyba nowa zasada w książce, co też trzeba mieć, ponieważ ogólnie to na tej podstawie dopiero się wyświetli znaczek rewizji. Chociaż w sumie kolechian chyba możemy po prostu wypędzać, tak mi się wydaje. Ale dobra, już niech będzie rewizja. 3 miesiące odwiedziny. Odwiedziny 3 miesiące może być. Dobra, przyszedłem do skanera właśnie. No, proszę tutaj się ten... Się fotografować i akurat ta babka przy sobie nic nie ma. Dobra, kolechia Vedor, to zdaje się, że jest okej. Tutaj jest okej z kodami. Elizabeth Parcells Elizabeth. Odwiedziny 3 miesiące to jest dobrze. Oba dokumenty są ważne i pieczęć też jest okej. Dobra. Dobra. Kolejna tutaj dama, znowu z kolechi, rewidujemy wszystkich kolechian, poproszę niezgodność tranzyt przy okazji, 14 dni, to się zgadza, okej? Rewizja przy okazji, właśnie patrzę od razu na inne rzeczy. No kody się zgadzają, Leonowa Aleksandra, Aleksandra Leonowa, płeć też się zgadza, kolechia Vedor, pieczęć jest okej. Dobra, czy rewizja coś wykazała? Coś wykazała rewizja. Czekajcie, muszę sobie to, zakaz posiadania broni i kontrabandy. Tak, dokładnie. Wsiął mi do aresztu. Ogólnie później też będziemy mieć chyba motyw, że z aresztowanych będziemy dostawać jakieś pieniądze, więc to się wtedy będzie bardziej opłacało ich przesłuchiwać i aresztować. Aczkolwiek dokumenty. Pan z Imporu, Enkio, okej. Okay. Odwiedziny, 14 dni, ważne, to też jest ważne, mężczyzną jesteś, zdjęcie o dziwo się zgadza, verissimo Cezar, pieczęć jest okej na moje oko, kody są okej. Proszę bardzo, jedziesz. Bo człowiek nie jest z kolechi tylko ludzi będziemy rewidować, jakby nie było. Dokumenty, o, z arstoczki ktoś, arstoczka Orwych Wonor i tak muszę, kurczę, sobie ten mapę regionów sobie otworzyć, bo nie pamiętam za Chiny tych Vestillo, dobrze, to jest dobrze, a tutaj Orwych Wonor też jest dobrze, okej, bo nigdy nie pamiętam, nigdy nie pamiętam, o, proszę, nigdy nie pamiętam, jakie są dystrykty. Paszport jest w porządku. To rewizja, zaraz się okaże, czy paszport jest w porządku i czy ty po prostu wyglądasz kobieco. Dobra, to jest mężczyzna. No dobra. To cię wpuszczę. Chociaż czasem też się zdarza, że jest parę rzeczy, które są nie w porządku i zawsze w takich chwilach mam takie, że jest jednak ten stres, wiecie, że... por Enkio, dobra. W trasie to tranzyt i 14 dni. To jest ważne, to też jest ważne, okej. Okay. Kody są okej, okay. Kogel Denis. Niezgodność jest, personalnie się nie zgadzają. Dobra, odcisk palców w takim razie i ja bym chciała to wydrukowane. A, proszę, proszę bardzo. Nie ma znanych pseudonimów, to do aresztu, małpo. No, ja wiem, o czym mówię. Myślałeś, że nie zauważę, co? Że jest źle. Wodne, dokładnie. A może przy okazji te podstawowe zasady sobie wezmę. Dobra. Antegria San Marmero, to jest chyba dobrze. Aż toczka przez miesiąc było, że odwiedziny, tak. Kody, okej, okay. Maisy Young, to się zgadza, to jest ważne, to też jest ważne, kobietą nawet jesteś, to nie ten dokument, który chciałam ci podbić, dobra, możesz iść na moje oko. Wow, nawet się nie mylę,
O, pan z Kolechi. Dobra, przejazd, czyli tranzyt. Kilka dni, dwa dni. No to się zgadza w takim razie. Ważne dokumenty są. Pieniążka, pieczątka się zgadza. Shadi Safadi to też się zgadza. I kody się zgadzają. Jurko City też się zgadza. Mężczyzną również jesteś. Dlaczego ty miałeś, kurczę, kontrabandę? Takie ładne dokumenty. A ty akurat coś przemycasz. No wiesz ty co? Wiesz ty co? Tak, jeszcze mnie od psów będzie wyzywać. Dziadyga jeden. Dobra. Imigracja to będzie na zawsze. Dobra, w takim razie odciski palców mi daj. Import Haihan jest dobrze. O, będzie areszt. Będzie areszt. Tak, bo też odciski palców akurat można mniej więcej zobaczyć, czy się zgadzają, czy też nie. To nie jest takie trudne właśnie do zobaczenia. No i tak oto w sumie nam mija pierwszy tydzień pracy. Zaraz będzie tydzień. Import Sumkeido jest ok. Odwiedzasz krewnych. Dwa miesiące. No i fajnie. Ważny dokument. To też jest ważne. Mężczyzną nawet jesteś. Japowicz Mikhail. Mikhail Japowicz. To się zgadza. Kody też ci się zgadzają z tego, co widzę. Tak więc można wpuścić. Jezus Maria, jestem zadziwiona. Bezbłędnie póki co idzie. Odwiedziny i miesiąc, okej. Okay. Ważne, zachodnie, Gresyn, Kolechia. To jest chyba dobrze, jeśli dobrze kojarzę. Tutaj jest dobrze, ready, nawin, ready. Czyli wszystko oprócz tego jest dobrze, pieczęć też się zgadza. To zaraz zobaczymy, czy pan coś wnosi do naszego kraju. Oczywiście, że tak. Dlaczego ci, którzy mają dobre dokumenty, muszą coś przenosić? Oczywiście, że jesteśmy w stanie to zobaczyć. Mamy rewizję po to. I w ogóle. Dobra, wobec tego kolejny. Kolejna. O Jezu. Wozenfield, Jezus Maria, te dystrykty zasrane. Jak ja nie lubię tych dystryktów. Wozenfield. Wozenfield się zgadza. Przy okazji, Paradizna się też zgadza. Urodzona się zgadza, data urodzenia. Wzrost się zgadza, 63 kilo. Kobieta i ma ważny dokument. Neporowa Penti, nazwisko się zgadza. No to chyba jest okej, na moje oko. No i tyle, żeśmy obsłużyli ludzi. Para, para, para. Bardzo przyjemna melodia, to muszę przyznać. Jak to jest, że kurczę zarobiłam idealnie tak, że mam, że mi się nie zmienia stan majątkowy? Nie wiem, jak do tego doszło, nie wiem. Kolechiański przywódca składa skargę. Przeszukanie na granicy bezprawne? Dobra. To dalej co będzie? Pierwszy tydzień pracy za nami. Wygląda na to, bo chiba właśnie zaczęliśmy grę 23 listopada, wydaje mi się. Inspektorze, Kolechia nie złożyli oficjalny protest. Dziś pojawi się dyplomata zmierzający na narady wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe przeszukiwania Kolechian. Dyplomaci, żeby przekroczyć granicę, dyplomaci potrzebują jedynie paszportu i ważnego pełnomocnictwa. Czyli jest potrzebne pełnomocnictwo dyplomatyczne. No dobra, w takim razie sobie wybierzemy mapę regionów. Dokumenty, Kolechia. Dobra, pełnomocnictwo dyplomatyczne. Tutaj musi być arstoczka generalnie, zawsze. I teraz tak, Kolechia. Tutaj są pieczęcie dyplomatyczne, się zgadza pieczęć. Kody ci się, człowieku, zgadzają. Zachodni Grestin jest ok. Lenz, Christian, Lenz, przepraszam, mężczyzną jesteś. Zdjęcie ci się nawet zgadza, dokument masz ważny. To wchodź. Najmu łaskę i wchodź. Wiecie, w ogóle tutaj w pewnym momencie tak dużo dokumentów tutaj dochodzi. Panie, a paszport? Kurka wodna z tym. Ej. Jaki paszport? Tymczasowy kwit. Żegnam. Dobra. To jedziemy dalej. O, cześć. Hmm.
Ten to normalnie ma talent. Cały czas wyrabia papiery nie takie, jakie trzeba. Nie może się dowiedzieć, co mu jest dokładnie potrzebne, co? Rybak z Karin, Karin rybak. Czy to jest to samo zdjęcie? To chyba jest to samo zdjęcie. Tak, dobrze. Dobra, wobec tego wyłącz to. 64 kilo, 1,78 m. Myślę, że mniej więcej co się zgadza. Vestillo. Wydaje mi się, że to jest dobry dystrykt, ale jednak sprawdzę na wszelki wypadek. Vestillo jest, dobrze. Kobieta, paradis, na to się zgadza. Ważny. Okej. Okay. Wchodź. Kurka wodna. Dajże. Dajże to. Żebym ja w ogóle pamiętała jeszcze, jakie są... O! Taka tajemnicza osoba. Zakon oczekuje. To jest ciekawa rzecz. Ezik. Korman Drex. Tak, to jest ciekawe. Póki co to sobie schowamy. Nas to nie interesuje jeszcze. Palaka Anna. Palaka Anna, to się zgadza. Fardesko. Fardesto. Fardesto. O, dobrze. I się nawet zgadza. Wow. Paradizna. 1,67 m. No to nie liczyć tej fryzury, to się zgadza. 54 kilo. Data urodzenia się zgadza. Nazwisko się zgadza. Kobietą jesteś. Ważny dokument masz. To zapraszam. A to ogólnie są drobne różnice, jeśli chodzi o zdjęcia, natomiast to nie są takie różnice, że gra ich traktuje faktycznie jako znaczne różnice, że tak to ujmę. Obrystan skal to się na pewno zgadza, wizyta to odwiedziny, 12 tygodni to są 3 miesiące, dobra. Tutaj jest chyba ok. Nicola Avalos, Avalos Nicola, ok. Pieczęć się zgadza, masz nieważny paszport. No cóż. Czasami jakby ostatnia rzecz, na którą się spojrzy też, bo to się na ogół też w różnych kolejnościach patrzy na te wszystkie rzeczy. Impor Enkyo, okej. Okay. Przejazd. 6 miesięcy mówisz. Dobra, nie będziemy się dopytywać, po prostu wychodź. Nie obchodzi mnie, dlaczego się pomyliłaś, bo wiem, żebyś się poprawiła na dobrą informację, ale mnie to nie interesuje. Odrek Skorman. Czekajcie, w ogóle jestem ciekawa. Dane zgodne. No tak, dane zgodne. No. Dobra, nieważne w każdym razie. Vestillo to jest dobrze. Data urodzenia jest ok. 1,81 m. No, się zgadza. 79 kg. Też jest ok. Wschodnie Grestin, mężczyzna. Masz. Nie będziemy dawać tej kartki, bo odpowiednia osoba się zapyta o tą kartkę jeszcze. Szczerze mówiąc, więc... Więc no, dokumenty proszę, tak. Odwiedziny. 60 dni to są 3 miesiące, okej, okay, ważne, ważne. To się zgadza, kobietą jesteś, tak się zgadza, zgadza się. Nie, Nicole, Enslof, Enslof, Nicole. Tutaj widzę, że pieczęć też jest okej. Okay. To możesz chyba wejść. Obristan Skal, tak, możesz wejść. Dobrze. Okej. Okay. Dosłownie szczegóły jakieś są, które sprawiają, że z wizyta, dobra, 2 miesiące, to się zgadza. Jakieś pierdoły są czasami, na które się tak nie zwróci uwagi i to jest zawsze takie, kurde, jak mogłem nie zwrócić na to uwagi na końcu, a zachodnie Grestin w Republii? Nie jestem pewna, mapa regionów, Republia, tutaj Truglorian. Do aresztu, typku. Jakie to jest satysfakcjonujące, móc kogoś tak wsadzić do aresztu, bo tak. 99 kilo swoją drogą, człowieku. No, ładnie. Dobra, dokumenty proszę. Zankelc, wizyta. 30 dni. Ważne, ważne, kody są ok. Zalckelc, pieczęć jest dobra, Bristan Skal. Płeć masz nawet dobrą. Dobra, możesz wejść. Zezwalam. Zaj łaskę pani. Jakoś tak w dziwny sposób jest bardzo satysfakcjonujące granie w tą grę. Dobra, pan nie ma tutaj dokumentów, więc sio. Nie wiem, czy byś mi dał dokumenty, czy nie. Mnie to nie interere. W każdym razie sio. Dobra.
Import Sunkeido jest ok. Przejazd. 2 tygodnie. No to dobrze, to jest ważne, to jest ważne. Sunkeido się zgadza. Zdjęcie się zgadza, mężczyzną jesteś. Karim Tolly Hamilton. No właśnie, personalia się nie zgadzają. Zaraz zobaczymy, czy masz 2 różne imiona, typku. Przy okazji... A proszę, brak znanych pseudonimów! Kurta wodna. Czasami można nie przesuwać tego. No, tak więc show. Zdarza się czasem, że ma pseudonim inny. Dobra, chyba nie zdążymy wysłać następnego petenta na moje oko. Ale co tam, spróbujmy. No nie, nie zdążył dojść do budki. Przykre. Zdarza się, ale niezbyt często. Dostępne nowe ulepszenie, tak? Pokazuje bądź chowa pasek z templa. Poproszę. I nawet jesteśmy do przodu o 10 tych dolców. Fajnie. Dobra, to idź spać. Kolechiański oficjel, może być, był arstockim szpiegiem, zniknął ze stanowiska, najpewniej nie żyje. Urocze. Dobra, do pracy rodacy w takim razie. 1 grudnia już mamy, no proszę. Dobra, teraz mamy zarówno, że tryb dochodzeń, jak i pieczątki, to będzie wygodne. Inspektorze, tajny agent Ministerstwa Informacji, a przepraszam, to nas nie interesuje, będzie nas interesowało dopiero w następnym odcinku. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Jak powiedziałam na samym początku, słuchajcie, strasznie się cieszę z tego, że jest właśnie rocznica i że rok minął właśnie i że tak wiele się udało zrobić, tak wiele filmów wstawić mi przede wszystkim, ale też cieszę się, że zgromadziło się tutaj tyle ludzi, żeby to oglądać i słuchajcie, po prostu naprawdę jestem szczęśliwa z tego powodu i dzięki Wam wielkie, że jesteście. Tyle chciałam powiedzieć. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź subskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło. I do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!